głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie będę. Blu, 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 no więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Się zgadzamy. No a teraz wypocznij. Blu, 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 jutro znów pogadamy. Przykryty litością oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść bezładną głowę. Blu, 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 no więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagoni, gagoni, dobrze, że się zgadzamy. Pogadamy. Przed Państwem wystąpiła Basia Wrońska z utworem Głos Wewnętrzny z płyty Herbert 3.0. Dziś, Szanowni Państwo, przekonacie się, jak dobrze brzmią wiersze Zbigniewa Herberta zarówno z muzyką, jak i bez. To widowisko nosi tytuł Rekonstrukcja poety. Tytuł zaczerpnięty jest z jednego z wierszy Zbigniewa Herberta. Dziś i my spróbujemy dokonać takiej rekonstrukcji. Zbigniew Herbert, Szanowni Państwo, odszedł od nas ćwierć wieku temu, ale jego poezja jest wciąż żywa i obecna. Przekonamy się o tym w przyszłym roku, kiedy obchodzić będziemy stulecie jego urodzin, ale też przekonamy się o tym już za chwilę. Przed Państwem już teraz, już za chwilę wystąpi Tomasz Organek z utworem Małe Serce. Zapraszamy. Thank you.
pocisk, który wystrzeliłem w czasie wielkiej wojny. Obiegł kulę ziemską i trafił mnie w plecy. Przecież tak jak inni chciałem wymazać twarze niewinności. Historia pocieszała, że walczyłem z przemocą, a księga mówiła, to on jest Kainem. Tyle lat cierpliwie, tyle lat daremnie zmywałem wodą litości. Sadzę krew obrazy, żeby szlachetne piękno, uroda istnienia, a może nawet dobro, miały we mnie dom. Przecież tak jak wszyscy pragnąłem powrócić do zatok dzieciństwa, do kraju niewinności. Pocisk, który wystrzeliłem z broni małokalibrowej, wbrew prawom grawitacji, obiegł kulę ziemską i trafił mnie w plecy. Jakby chciał powiedzieć, że nic nikomu nie będzie, nie będzie darowane. Więc siedzę teraz samotny na pniu ściętego drzewa, dokładnie w samym środku zapomnianej bitwy. Snuje zimy pająkowskie rozważania i snuje zimy pająkowskie rozważania. Starze palce schwijać i drzwi podpierać z tamtej strony. Pokoju w próżne już miłości, pokoju w próżne już miłości. Kiedy trzeba, będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęście.
Posłaniec, na którego czekano rozpaczliwie długo, upragniony zwiastun zwycięstwa lub zagłady, ociągał się z przybyciem. Tragedia była bez dna. W głębi chór skandował ciemne proroctwa i klątwy. Król, dynastyczna ryba, miotał się w niepojętej sieci. Brak było drugiej koniecznej osoby, losu. Epilog pewnie znał: orzeł, wiatr, morska fala. Widzowie na poły martwi oddychali płytko jak kamień. Bogowie spali, noc cicha, bez błyskawic. Na koniec przybył ów goniec w masce z krwi, błota, lamentu. Wydawał niezrozumiałe okrzyki, pokazywał ręką na wschód. To było gorsze niż śmierć, bo ani litości, ni trwogi. A każdy w ostatniej chwili pragnie oczyszczenia.
w moim mieście, którego nie ma na żadnej mapie świata, jest taki chleb, co żywić może. Do Lwowa Zbigniew Herbert wracał w swojej poezji bardzo często. Wspominał rodzinne strony jako ojczyznę jabłek, pagórków, leniwych rzek, cierpkiego wina i miłości. Na zawsze zapamiętał dziecięcą wycieczkę na wysoki zamek w zrabowanym mieście ojców. Rodzina Herbertów mieszkała we Lwowie od kilku pokoleń, a poeta spędził tam pierwszych 20 lat życia. To w tamtejszym gimnazjum odebrał klasyczne wykształcenie, dzięki któremu tak swobodnie poruszał się w świecie kultury śródziemnomorskiej. A przecież maturę zdawał już w czasie okupacji, na tajnych kompletach. Ale jeszcze ważniejszą lekcją było życie w mieście wielokulturowym. Jak mówił pod koniec życia, to zaszczepiło go przeciwko wszelkiej ksenofobii. Zbigniew Herbert opuszcza Lwów w roku 1944, kiedy zbliża się front. Już nigdy tam nie powróci. Z biegiem lat rodzinne miasto stanie się częścią pejzażu wewnętrznego poety, a utrata małej ojczyzny jednym z fundamentów jego pisarstwa. Szeptali słowa bezwstydne.
głębokim cieniu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku. Leżymy powstrzymując oddech i nawet szept najlżejszych myśli. Jeśli nas nie wyśledzą wilki i człowiek w szubie, co kołysze na piersi szybko strzelno śmierć. Oderwać trzeba się i biec o klasku suchych, krótkich salw na tamten upragniony brzeg. Wszędzie ta sama ziemia jest, nauczę mądrość. Wszędzie człowiek białymi łzami płacze, matki głyszą dzieci. Księżyc schodzi i biały dom buduje nam. To będzie noc po trudnej jawie, ta konspiracja wyobraźni ma chleba smak i lekkość wódki. Lecz wybór, by pozostać tu, potwierdza każdy sen o palmach. Sen przerwie nagłe wejście trzech wysokich z gumy i żelaza. Sprawdzą nazwisko, sprawdzą strach i zejść rozkażą w dół po schodach. I sobą zabrać nie pozwolą już współczującej twarzy stróża. Wszędzie ta sama ziemia jest, nauczę mądrość. Wszędzie człowiek białymi łzami płacze, matki kołyszą dzieci. Księżyc wschodzi i biały dom buduje nam. Heleńska, rzymska, średniowieczna, indyjska, elżbietańska, włoska, francuska, nade wszystko chyba trochę weimarska i wersalska. Tyle dźwigamy naszych ojczyzn na jednym grzbiecie jednej ziemi. Lecz ta jedyna, której strzeże liczba najbardziej pojedyncza, jest tutaj, gdzie cię wdepczą gród lub szpadlem, który hardo dzwoni. Tęsknocie zrobią spory tu. Kim stałbym się, gdybym cię nie spotkał? Pisał poeta w wierszu dedykowanym Henrykowi Elzenbergowi. Byłbym do końca życia śmiesznym chłopcem, który szuka. Po wojnie, jak miliony uciekinierów z Kresów Wschodnich, Zbigniew Herbert próbuje znaleźć sobie miejsce w Nowej Polsce. Żyje w trudnych warunkach między Krakowem, Sopotem, Warszawą i Toruniem. To właśnie w czasie studiów na tamtejszym uniwersytecie poznaje profesora Henryka Elzenberga, który stanie się jednym z jego mistrzów. To w okresie powojennym Herbert zawiera najważniejsze znajomości. Ze Stefanem Kisielewskim, Zdzisławem Najderem czy Leopoldem Tyrmandem.
Ten ostatni w dzienniku 54 pisał o poecie, że upokorzenia znosi z niezwykłą pogodą. Absolwent ekonomii, prawa i filozofii zarabia w tamtych czasach jako kalkulator, chronometrażysta w spółdzielni inwalidów, asystent w Zjednoczeniu Przemysłu Torfowego, a nawet krwiodawca. Kiedy przychodzi polityczna odwilż w roku 1956, debiutuje tomem Struna Światła i szybko zostaje uznany za jedno z najważniejszych nazwisk polskiej literatury. Oczywiście, ci, którzy stoją na szczycie schodów, oni wiedzą wszystko. Co innego my, sprzątacze placów, zakładnicy lepszej przyszłości, którym ci ze szczytu schodów ukazują się rzadko, zawsze z palcem na ustach. Jesteśmy cierpliwi, żony nasze cerują niedzielną koszulę, rozmawiamy o racjach żywności, o piłce nożnej, cenie butów, a w sobotę przechylamy głowę w tył i pijemy. Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają, nie. Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają. Oto ich bajka. Rzucimy się na schody i zdobędziemy je szturmem. Będą się toczyć po schodach głowy tych, którzy stali na szczycie. I wreszcie zobaczymy, co widać z tych wysokości. Jaką przyszłość, jaką pustkę. Nie pragniemy widoku toczących się głów. Wiemy, jak łatwo odrastają głowy. Zawsze na szczycie zostaje jeden albo trzech, a na dole aż czarno. Miotę i łopat. Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają, nie. Nie jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają. I pytają, i pytają, i pytają, i pytają. Czasem nam się marzy, że ci ze szczytu schodu zejdą nisko, to znaczy do nas, gdy nad gazetą żujemy chleb i rzekną. A teraz pomówmy jak człowiek z człowiekiem. To nie jest prawda, co wykrzykują afisze. Prawdę nosimy w zaciśniętych ustach. Okrutna jest i nazbyt ciężka, więc dźwigamy ją sami. Nie jesteśmy szczęśliwi, chętnie zostalibyśmy tutaj. To są oczywiście marzenia, mogą się spełnić albo nie spełnić, więc dalej będziemy uprawiali nasz kwadrat ziemi, nasz kwadrat kamienia. Z lekką głową, papierosem za uchem i bez kropli nadziei w sercu. Jesteśmy z tych, co zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają, nie. Nie jesteśmy z tych, zaciskają pięści, potrząsają łańcuchami, mówią i pytają, namawiają do buntu. Rozgorączkowani wciąż mówią i pytają, 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 pytają.
rozpiętych myśli złamany łuk, marzenia, które ciało męczą. Śpiewcem browinie twoich nóg, pod oczu twych zieloną rzęsą. Dobranoc, Marku. Lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. To lęk, odwieczny, ciemny lęk. Okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Słyszysz szum? To przypływ z burzy twe litery, żywiołów niewstrzymany nurt, aż runą świata ściany cztery. Cóż nam na wietrze drżeć i znów popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień poległych. Więc lepiej, Marku, spokój zdejm i ponad ciemność podaj rękę,
Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak w wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat, astronomia, rachunek gwiazd i mądrość traw. I twoja wielkość zbyt ogromna i mój bezradny Marku płacz. W księdze IV wojny peloponeskiej Tukidydes opowiada dzieje swej nieudanej wyprawy. Zaczyna Zbigniew Herbert wiersz Dlaczego klasycy. Kończy go zaś frazami napisanymi heksametrem, niczym eposy Homera. Jeśli tematem sztuki będzie dzbanek rozbity, mała, rozbita dusza z wielkim żalem nad sobą, to co po nas zostanie, będzie jak płacz kochanków w małym, brudnym hotelu, kiedy świtają tapety. Odpowiedź na pytanie, dlaczego klasycy, jest dla poety oczywista. Antyk to dla niego źródło wartości, z których cywilizacja Zachodu czerpie do dziś, nawet jeśli sama bywa jak mała, rozbita dusza. Niezwykłość poezji Herberta polega także na tym, że w nowoczesnej formie podejmuje motywy znane od tysiącleci. Wiersze zaludniają postaci z mitologii, a kultura starożytnej Grecji, Rzymu stanowi najważniejszy punkt odniesienia. To czyni utwory poety zrozumiałymi dla wszystkich w naszym kręgu kulturowym. Ale dodaje też współczesnym dylematom głębi i użycza historycznego kostiumu. Mówiąc o mitologicznych bóstwach, Herbert opowiada przecież o nas, jednocześnie weryfikując aktualność starożytnych opowieści. Raz cesarz miał żółte oczy i drapieżną szczękę. Mieszkał, o tak, mieszkał w pałacu pośród marmurów i policjantów sam. Budził się w nocy i krzyczał. Nikt go nie kochał. Najbardziej lubił polowania i terror, ale fotografował się z dziećmi wśród kwiatów. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretów. Kiedy umarł, nikt nie śmiał zdjąć jego portretów. Zobaczcie, może jest jeszcze u was w domu jego maska. Zobaczcie, może jest jeszcze u was.
Czym jest ta książka? Zbiorem szkiców, sprawozdaniem z podróży. Pierwsza podróż realna po miastach, muzeach i ruinach. Druga poprzez książki dotyczące widzianych miejsc. Te dwa widzenia, czy dwie metody, przeplatają się ze sobą. Pisał Zbigniew Herbert we wstępie do Barbarzyńcy w ogrodzie. Pierwszy zbiór esejów poety ukazał się w roku 1962. Odniósł wielki sukces, pokazał nowe oblicze autora i zachęcił go do napisania trzech kolejnych tomów szkiców. Na czym polegała przełomowość Barbarzyńcy? Oto przybysz z komunistycznej Polski, przez lata odgrodzonej żelazną kurtyną, ma szansę dotrzeć do korzeni zachodniej cywilizacji. Zwiedza katedry, doryckie świątynie, muzea i galerie we Francji oraz we Włoszech. Ogląda malowidła ścienne w Lascaux, podąża śladami templariuszy i albigensów z Prowansji. Oczywiście nie jest barbarzyńcą. Tytuł książki to ironia. Zbigniew Herbert w ogrodzie europejskiej kultury czuje się jak u siebie, bo przecież tam właśnie od wieków jest miejsce Polski.
powrotu do źródeł historii i utraconego raju. Dzieciństwa w kropli wody, ucieczki, pościgi przez mysie korytarze, owadzie wędrówki na dno kwiaty, ostre przebudzenie w gnieździe wilki i czujny bieg po śniegu w skórze wilka i nad krawędzią przepaści. I wielkie wycie dopełni nagły strach, kiedy wiatr przynosi zapach mordercy. To wszystko jest zapisane w atlasie naszego ciała i w skale czaszki odciśnięte. To wszystko jest zapisane. Tańczymy nocą przed posągami zwierząt, ubrani w skórę, łuski, pióra i pancerze. I nieskończona jest litania naszych zbrodni. Dobre duchy, nie odtrącajcie nas, zbyt długo błądziliśmy po oceanach, strudzonych ponad miarę, przyjmijcie nas do stada. Zatańczymy nocą przed posągami zwierząt, ubrani w skóry, łuski, pióra i pancerze.
W czasie koncertu Pop pan Cogito rozmyśla nad estetyką hałasu. Sama idea, owszem, pociągająca. Być Bogiem, to znaczy ciskać gromy, albo mniej teologicznie, połknąć język żywiołów. Zastąpić Homera trzęsieniem ziemi, Horacego kamienną lawiną. Wydobyć z trzewi to, co jest w trzewiach, przerażenie i głód. Obnażyć drogi pokarmu, obnażyć drogi oddechu, obnażyć drogi pożądania, grać na czerwonym gardle oszalałe pieśni miłosne. Kłopot polega na tym, że krzyk wymyka się formie, jest uboższy od głosu, który wznosi się i opada. Krzyk dotyka ciszy, ale przez ochrypnięcie, a nie przez wolę opisania ciszy. Jest jaskrawie ciemny z niemocy artykulacji. Odrzucił łaskę humoru, albowiem nie zna półtonów. Jest jak ostrze wbite w tajemnicę, lecz nie oplata się wokół tajemnicy, nie poznaje jej kształtów. Wyraża prawdę uczuć z rezerwatów przyrody. Szuka utraconego raju w nowych dżunglach porządku. Modli się o śmierć gwałtowną i ta mu zostanie przyznana. To jest rzeczywiście ktoś, kto sumuje niejako doświadczenia, jeżeli nie wszystkich ludzi naszej epoki, to przynajmniej kogoś z mego pokolenia. Mówił poeta w wywiadzie na temat pana Cogito. Tytułowa postać tomu, wydanego w roku 1974, swoje imię wzięła z łacińskiej maksymy Kartezjusza Cogito ergo sum, myślę więc jestem. Dziś wiemy już, że pan Cogito stał się jedną z najbardziej znanych kreacji w dwudziestowiecznej poezji, nie tylko polskiej. Potwierdzają to liczne przekłady i realizacje teatralne, co w przypadku zbiorów wierszy jest prawdziwą rzadkością. W najsłynniejszym spektaklu przeniesionym ze sceny warszawskiego powszechnego do teatru telewizji główną rolę zagrał Zbigniew Zapasiewicz. Kim jest pan Cogito? Uważnym obserwatorem świata, zgłębiającym paradoksy ludzkiej kondycji. Ale jest też człowiekiem, który rozumie, że w każdych czasach zdarzają się sytuacje wymagające heroizmu. Mówi o tym w najsłynniejszym wierszu tomu. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź, wyprostowany, wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Zaczyna przesłanie pana Cogito, by je zakończyć wezwaniem: bądź wierny, idź. Dobre. Nosiły cierpliwie z placów jarzyn pożywne bukiety. Dzieci z naszej ulicy, utrapienie kotów, gołębie szaro łagodne. W parku był pomnik poety, dzieci toczyły obręcz i kolorowy krzyk. Ptaki siadały na ręce, czytały jego milczenie. Żony w letnie wieczory cierpliwie czekały na usta pachnące znajomym tytoniem.
kobiety nie mogły dzieciom odpowiedzieć, czy wróci. Gdy zachodziło słońce, gasiły ogień rękami przytkniętymi do oczu. Kobiety z naszej ulicy były zwykłe i dobre. Nosiły cierpliwie z palców jarzyn pożywne bukiety. Miasto stoi nad wodą, gładką jak lustra. Odbija się w wodzie od dna. Odbija się w wodzie od dna. Miasto stoi nad wodą, gładką jak pamięć lustra. Odbija się w wodzie od dna. Odbija się w wodzie od dna. Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni. Wyznaczono mi z łaski pośrednią rolę kronikarza. Zapisuję, nie wiadomo dla kogo, dzieje oblężenia. Tak rozpoczyna Zbigniew Herbert tytułowy wiersz tomu Raport z oblężonego miasta. To poetycki zapis czasu stanu wojennego po zduszeniu pokojowej rewolucji Solidarności. Zbigniew Herbert całe życie był konsekwentny w swoim sprzeciwie wobec komunizmu, ale w latach 70. zaczął wspierać opozycję demokratyczną zupełnie otwarcie. Podpisywał protesty, publikował w podziemiu wydawniczym, pojawiał się na strajkach. Znaczna część jego utworów została objęta zakazem publikacji przez cenzurę. Były za to czytane na opozycyjnych spotkaniach, a także śpiewane przez bardów Solidarności Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. Po roku 1989 poeta pozostanie wierny swoim obywatelskim zaangażowaniom. Będzie zabierał głos w najważniejszych sporach politycznych, wspierał walczącą Czeczenię czy zabiegał o ułaskawienie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Thank you.
ostatni transport. Pozostałem w mieście, które nie jest miastem. Bez dzienników porannych, bez gazet wieczornych. Nie ma więzień zegarów wody. Nie ma więzień zegarów wody. Nie ma więzień zegarów wody. Zażywam wielkich czasów poza czasem. Odbywam długie wędrówki przez aleje spalonych domów, aleje cukru, rozbitego szkła, ryżu. Mógłbym napisać traktat o nagłej przemianie życia w archeologię. Cisza, artyleria na przedmieściu udławiła się własnym męstwem. Czasem słychać tylko dzwon walących się murów i lekki grzmot bujającej w powietrzu blachy. Jest wielka cisza przed nocą drapieżców. Niekiedy na niebie pojawia się absurdalny samolot. Rzuca ulotki wzywające do poddania. Chętnie bym się poddał, ale nie mam komu. Nie mam urazy, że zostałem porzucony. Zabrakło mi szczęścia i prawej ręki. U sufitu żarówka przypomina odwróconą czaszkę. Czekam na zwycięzców, biję za poległych. Czekam na zwycięzców, biję za dezerterów. Czekam na zwycięzców, biję za poległych. Czekam na zwycięzców, biję za dezerterów. Wyzbyłem się złych myśli, porzuciło mnie nawet przeczucie śmierci. Cóż ja z tobą czułości w
końcu począć ją. Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi powinnaś spać we wnętrzu dłoni na dnie oka. Tam twoje miejsce niech ci nikt nie budzi. Psujesz wszystko, zamieniasz na opak, streszczasz tragedię na romans kuchenny, idei lot wysokopienny. Zmieniasz wstękania, eksklamacje, szlochy. Opisać to jest zabić, bo przecież twoja rola siedzieć w ciemności pustej, chłodnej sali. Samotnie siedzieć, gdy rozum spokojnie gwarzy. Wokół marmurów mgła i krople toczą się po twarzy. Krople toczą się po twarzy. Do kamieni, do ptaków i ludzi powinnaś spać we wnętrzu dłoni na dnie oka. Tam twoje miejsce niech cię nikt nie budzi. W 1991 Zbigniew Herbert wraca z Paryża do Polski, jest już żywym klasykiem. Poetą obecnym w podręcznikach i regularnie wymienianym wśród kandydatów do Nobla. Mimo poważnej choroby pracuje bardzo intensywnie. Wydaje zbiór esejów o malarstwie niderlandzkim Martwa natura z wędzidłem. Przygotowuje dwa kolejne, Labirynt nad morzem i Króla mrówek. Publikuje zbiory wierszy Rovigo i trzy miesiące przed śmiercią tom o symbolicznym tytule Epilog burzy. Ten ostatni kończy się utworem zatytułowanym Tkanina. Bór nici, wąskie palce i krosna wierności. Oczekiwania, ciemne flukta. Więc przy mnie bądź, pamięci krucha. Udziel swej nieskończoności. Pamięć o Zbigniewie Herbercie wcale nie jest krucha. Jego utwory wciąż są wznawiane i czytane. Patronuje szkołom, festiwalom i nagrodzie literackiej. Ukazują się płyty z interpretacjami jego wierszy i książki krytyczne. Twórczość poety jest żywo obecna nie tylko w Polsce, ale też na świecie, zwłaszcza w obszarze kultury anglosaskiej. Pisał o nim irlandzki noblista Seamus Heaney, a bohater kultowej powieści Kosmopolis, Donna DeLillo, przeniesionej na ekran przez Davida Cronenberga, czyta właśnie jego poezję. Jeśli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, mówi Zbigniew Herbert w wierszu Podróż. Podróż poety skończyła się równo ćwierć wieku temu, ale przecież każda kiedyś dobiega końca. Dzisiejsza również. Nasza rekonstrukcja poety dowiodła chyba tylko tego, że pełna rekonstrukcja nie jest możliwa, że wielki artysta, jego twórczość wymyka się formułom, w których próbujemy ich zamknąć i że mają tyle oblicz, ile jest czytelników.
bo podstawowym narzędziem sztuki, fundamentem poezji jest ludzka wyobraźnia. Pan Cogito i wyobraźnia. Pan Cogito nigdy nie ufał sztuczkom wyobraźni. Fortepian na szczycie Alp grał mu fałszywe koncerty. Nie cenił labiryntów, sfinks napawał go od razu. Mieszkał w domu bez piwnic, luster i dialektyki. Dżungle skłębionych obrazów nie były jego ojczyzną. Unosił się rzadko na skrzydłach metafory, potem padał jak dedal na twarz wielkiej matki. Uwielbiał tautologię, tłumaczenie idem per idem, że ptak jest ptakiem, niewola niewolą, nóż jest nożem, śmierć śmiercią. Kochał płaski horyzont, linię prostą, przyciąganie ziemi. Pan Cogito będzie zaliczony do gatunku minores. Obojętnie przyjmie wyrok przyszłych badaczy litery. Używał wyobraźnia do całkiem innych celów. Chciał z niej uczynić narzędzie współczucia. Pragnął pojąć do końca noc Paskala, naturę diamentu, melancholię proroków, gniew Achillesa, szaleństwa ludobójców, sny Marii Stuart, strach neandertalski, rozpacz ostatnich Azteków, długie konanie niczego, radość malarza z Lascaux, wzrost i upadek dębu, wzrost i upadek Rzymu. Zatem ożywiać zmarłych, dochować przemierza. Wyobraźnia pana Cogito ma ruch wahadłowy, przebiega precyzyjnie od cierpienia do cierpienia. Nie ma w niej miejsca na sztuczne ognie poezji. Chciałby pozostać wierny niepewnej jasności. Którzy po świcie wypłynęli, ale już nigdy nie powrócą. Na fali ślad swój zostawili w głąb morza, wpada wtedy muszla. Piękna jak skamieniałe usta. Ci, którzy szli płaszczystą drogą, chociaż już dachy było widać, w dzwonie po
powietrza mają schron. Mają schron. Sierocą w ziemły pokój parę książek, pusty kałamarz, białą kartę. Zaprawdę nie umarli cali, szept ich przez chaszcze idzie zapęd. W suficie płaska głowa mieszka, z powietrza wody wapnie ziemi. Zrobiono raj ich anioł wiatr, rozetrze ciało w dłoń. Będą po łąkach nieść się tego świata. Będą po łąkach nieść się tego świata. Wystąpili przed państwem Skubas, Barbara Wrońska, Dorota Miśkiewicz, Marek Biegarczyk, Tomasz Organek, Limbowski, Abradab oraz orkiestra AUKSO pod kierunkiem Miłosza Bośko. Organizatorem wydarzenia było Biuro Niepodległa, a dofinansowano je z budżetu państwa w ramach środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękujemy państwu za udział w dzisiejszym koncercie.
i wszystkim artystom za cudowne wykonanie. Gorące brawa! Dziękujemy bardzo.